791 roku. Dziś w wolnym kraju możemy Bogu dziękować za to, że należymy do tego wspaniałego, pięknego narodu, polskiego narodu słowiańskiego, że możemy cieszyć się wolnością i pokojem. Bardzo serdecznie witam Was wszystkich. Przybywacie z różnych domostw, z różnych ośrodków. Przybywamy tutaj do tego wieczornika przy ołtarzu Jezusa Chrystusa dziękować za dar Matki naszej Najświętszej, Królowej Polski, ale także dziękować za polski naród. Bardzo serdecznie pragnę powitać przedstawiciela wraz z członkami zarządu powiatu. Jest pan wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wieluszowskiego Piotr Kowalczyk wraz z radnymi powiatowymi, przedstawiciele samorządu miejskiego i samorządu gminnego z terenu powiatu wieluszowskiego i wy, kochani mieszkańcy powiatu wieluszowskiego. Chyba jeszcze nie odrobiliśmy do końca
zwiastunowskich ślubów narodów złożonych w 1956 roku. Dlatego warto. Tuż obok naszych domostw jest droga szybkiego ruchu S8. Łatwiej nam o komunikację, o dojechanie do wielkich aglomeracji miejskich. Cieszymy się, że tak jest. Ale niczym byłyby te drogi, gdyby najważniejszą drogą w naszym życiu nie była ta droga, jaką przeszła Maryja, wpisana w misterium zbawcze Jezusa Chrystusa i w misterium Kościoła.